will show you a presentation with some of those photos which show customs in our region. Fotografie przedstawiają obrzędy i zwyczaje. They show customs and some rites. Były to nie tylko zewnętrzne praktyki towarzyszące poszczególnym uroczystościom dorocznym bądź rodzinnym. Those customs need some celebrations, some family celebrations and jakie tam jeszcze były rodzinne i? I doroczne jakby, takie zwyczajowe. Annual celebrations and family celebrations. Są to zjawiska kulturowe o głębokim i wielowarstwowym podłożu. These are culture phenomena which were deeply rooted in culture. Podłoże jakie to było? Kulturowe? Tak. Wystarczy. Związane z obrzędami i praktykami, które wywodzą się z wielowiekowej tradycji. Connected with rites and customs which derive from long century tradition. Ich podłożem są wierzenia przedchrześcijańskie. Their roots are pre-Christian beliefs. I mocno związane z mitologią słowiańską, o której już mówiliśmy. And strongly connected with Slavic mythology we talked about earlier. Te zwyczaje to są wierzenia i obrzędy przejęte przez chrześcijaństwo w większości. These customs are the rites taken by Christianity. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Fotografie, które zobaczymy, zatrzymały w czasie pewne chwile. The pictures we will show, we will see, have frozen some moments from the past. Na szklanej kliszy. On glass film. Na tym zdjęciu możemy zobaczyć grupę z Marzanną idącą przez wieś. In this picture we can see a group with Marzanna going through the village. Była to specjalnie przygotowana kukła, zrobiona ze słomy, osadzona na długim kiju. It was a specially made puppet made of straw and put on a long stick. Topiono ją w rzece, by pożegnać zimę. It was drowned in a river to say farewell to winter. Gdy ją utopiono, na ten jakby kij nakładano tak zwany goik. When Marzanna was drowned, on the stick there was put so-called goik. To drzewko było ubrane we wstążki i wydmuszki jajek. It was a tree decorated with ribbons and eggshells. Goik był symbolem życia i budzącej się przyrody. Goik was the symbol of life and waking nature. Za przyniesienie goika i śpiewy dziewczęta dostawały datki lub jajka.
Girls received eggs or other donations for bringing, going, and singing. Innym ważnym świętem była Niedziela Palmowa. Another very important holiday was Palm Sunday. Ciekawym zwyczajem, który widzimy na fotografii, jest połykanie bazi z poświęconej palmy w celu ochrony przed bólem gardła. Interesting custom was swallowing the catkin of a holy palm to protect against a sore throat. W Wielki Czwartek gospodarze szli do ogrodu, odwiązywali z drzew owocowych słomiane okrycia i potrząsali drzewami, aby, jak wierzono, obudziły się ze snu zimowego i wydały bogaty plon. Jak jest Wielki Czwartek? Zapomniałam. Big Thursday? Nie, no właśnie. One moment, bo one, ale nie, nie, to nie będzie Great Thursday, probably Great Thursday. The hosts of went to the orchard and they shaked the trees to wake up them for springtime. Innym zwyczajem wielkanocnym, który na pewno znacie, jest malowanie jajek, tak zwanych kroszonek. Another Easter custom is painting Easter eggs, so called kraszonki. Tym zajmowały się dziewczęta i kobiety, gdyż jajka te przede wszystkim były darowane mężczyznom, którzy przyszli je polać w poniedziałek wielkanocny, czyli w tak zwany śmigus-dyngus. It was girls and women's job. They did it for men who came on Wet Monday to pour them with water. I najpiękniejsze z kroszonek dziewczęta przygotowywały swemu narzeczonemu lub ukochanemu. The most beautiful eggs girls prepared for their lover or fiancé. Tutaj na tych fotografiach widzimy inne zwyczaje wielkanocne, jak szukanie zajączka lub zabawa z jajkami, turlanie do dołków. Here we can see another Easter customs like Easter bunny search or curling Easter eggs to Lany poniedziałek, czyli tak zwany śmigus-dyngus, był to dzień, kiedy chłopcy i mężczyźni od rana starali się polać napotkane lub wybrane dziewczyny i kobiety. Wet Monday was connected with such a custom that men tried to pour water on girls and women they met. Polanie wodą powszechnie uważane było za przejaw sympatii i podobania się, więc im dziewczyna była bardziej mokra, tym większym cieszyła się powodzeniem. The more wet was the girl, the more was she beautiful and liked, because the water was poured on the most attractive girls. Na tym zdjęciu możemy zobaczyć scenę z czasów Zielonych Świątków. In this picture we can see a scene from Pentecost. Maja, nie słyszę cię. Coś nam przerywa, jeszcze raz może. Widzimy zdjęcie z Zielonych Świątek. It's a picture taken at Pentecost time. Powszechnym zwyczajem było dekorowanie domów
i całego obejścia tak zwanym zielonym, czyli tatarakiem bądź zielonymi gałązkami brzozy, lipy lub leszczyny. Common custom was to decorate the house and the whole farm with green branches from taken from different trees like birches, broom, tatarak, brzozy, lipy, leszczyny, czyli... hazel, linden. Tak. W domach strojono zarówno wejścia, jak i wnętrze, wyściełając także podłogi. There were entrances decorated as well as inside of the house and also the floors. Noc świętojańska. Midsummer day or night. Świętojańskie sobótki, czyli takie ognisko, wierzono w cudowne właściwości ognia, wody i roślin. There were beliefs in miracle features of the fire, plants and water of those midsummer night. To również święto miłości. It's also the celebration of love. Wieczorem na wzgórzach lub na obrzeżach wsi rozpalane były ogniska. In the evenings on the hills or on the outskirts of villages, people made fires. Przy których się bawiono i tańczono. They played and danced around them. A kawalerowie biegali z zapalonymi pochodniami po polach i popisywali się zręcznością, na przykład przeskakując przez ogniska. And young men were running around with torches and jumped over the fire. Dziewczęta zaś wyplatały z kwiatków wianki, by następnie puszczać je na wodę. And girls made wreaths from flowers and put them on water. W tym celu, by sobie wróżyć przyszłość. It was made to make divination of the future. Wianki były wykonywane z 9 ziół. The wreaths were made of 9 herbs. Cała noc bogata była w wierzenia i zabiegi magiczne. The whole night was full of magic. Wierzono w legendarny kwiat paproci, zakwitający tylko w tą noc. People believe in a legendary fern flower which blossomed only that one night. Na tym zdjęciu możemy zobaczyć scenę z lata. Here we've got some summer scene. Przedstawiającą rodzinę, która modli się przy pierwszym snopku z morza. We can see a family who is praying next to the first sheaf of grain during harvest. Co ważne, właśnie słoma z tego snopka była kładziona pod stołem w Wigilię. The straw from this first sheaf was put under the table during the Christmas Eve.
Tutaj zaś widzimy tańce wokół ostatniego snopka zboża. Here we can see dancing around the last sheaf. Łączy się to z wiarą w złe duchy i demony pól, w szczególności aktywne właśnie w okresie żniw. It is connected with beliefs, beliefs in demons and evil spirits, which were especially active during harvest. Zgodnie z tymi wierzeniami, zły duch plonów, Korndamon, uciekał przed żniwiarzami ze snopka na snopek i trzeba go było przepędzać. According to those beliefs, evil spirit was going, was running away from reapers, and he should be scared off. Trzeba by go było przepędzać, tak? Mm-hmm. By dancers. I ten Korndamon był goniony aż do ostatniego snopka i dopiero w nim bywał uwięziony. And this Korndamon was chased until the last sheaf, and here it was imprisoned. Dlatego też ostatni snop traktowano wyjątkowo. Musiał wyróżniać się rozmiarem i był nazywany kotem bykiem. That's why the last sheep should be treated in a special way. It must have been bigger, tak? Size, greatest size. Co jeszcze? Żniwiarze ze śpiewem tańczyli wokół niego na znak radości z zakończonej ciężkiej pracy. And the reaper danced around it, singing full of joy that they have finished their hard work. Tutaj możemy zobaczyć święto plonów, czyli dożynki. Młode dziewczęta jadą na zabawę. Here we can see a harvest festival. Happy girls are going to celebrate, to have a party. Na tym zdjęciu widzimy ciekawy zwyczaj, który odbywał się podczas święta Świętego Marcina. Here we can see an interesting custom which happens during Saint Martin's holiday. Przedstawia kobiety na targu, które sprzedają gęsi, gdyż wtedy był zwyczaj właśnie jedzenia gęsi na to święto. It shows women selling geese because there was a tradition to eat geese at this holiday. Tutaj dobrze znane nam święto związane ze świętym Mikołajem. Here we can see Santa Claus holiday. Zadaniem Mikołaja, tak jak dzisiaj, było wręczanie dzieciom prezentów. Jednak wcześniej odpytywał je ze znajomości pacierza oraz dopytywał się o ich zachowanie. Of course, Santa Claus gave presents to children, but before he asked them about their manners, about their behavior, and also asked them to say prayers. Jeżeli dziecko zasługiwało na nagrodę, to otrzymywało torebkę ze słodyczami lub zabawkę. If a child deserved for a prize, then it got a bag full of sweets or a toy. Jeśli nie znało pacierza lub nie zachowało się zbyt dobrze, to w torebce zamiast słodyczy mogło znaleźć obierki z kartofli lub drobny węgiel. If a child didn't know a prayer or didn't behave properly,
instead of sweets or toy, it could he or she could find some peelings, potato peelings in his or her bag, or some coal. Wielokrotnie także była w użyciu rózga. Many times also there was a rod used. Mikołajowi towarzyszył Krampus, diabelska postać. There was also Krampus, the devilish figure, which accompanied Santa Claus. Brzęczał łańcuchami oraz chłostał rózgą. It used the rod and also made noise with chains. Na tym zdjęciu widzimy już Boże Narodzenie, choinkę. We can see Christmas tree. A tutaj zwyczaj, którym zajmowały się kobiety i małe dziewczynki, chodzono po wsiach z tak zwaną kolebką, czyli z figurką, z lalką przedstawiającą, uosabiającą Jezusa. And here the custom which was jak to powiedzieć, preserved by women and young girls. They were walking around the village with kolebka, cradle, and in this cradle there was a doll which represented Jesus, little Jesus. To zdjęcie ma jakby dla mnie szczególny wydźwięk, gdyż chusta, którą nosi ta pani na zdjęciu, jest jedyną pamiątką po mojej prababci. Taką chustę w domu. And this picture has a special meaning for me, because the cover this woman has is the only memorial of my grandma. Great grandma, yes? Yes. A teraz zadanie dla Was. Stwórzcie kolaż z fotografii polskich i ukraińskich na programach graficznych, które macie zainstalowane na komputerach. And now task for you, create a photo collage of old photographs from Poland and Ukraine, which you have installed on your tablets. Wysłałam linki do